Cześć, witajcie. Ja nazywam się Hincul i dzisiaj chciałbym Wam sprzedać newsa. Tak, zastanawiam się, powiem Wam szczerze, co jeszcze Wargaming nam wymyśli, co jeszcze, czym nas jeszcze zaskoczy. Ale widać, twórczość tych ludzi jest nieograniczona. Dobrego dealera mają, taka propo. Dawno w sumie nie było Newsa o nowej premce. Chyba 4 dni temu czy 5? <noise> tak więc dzisiaj kolejny news o nowej premce, i zresztą nie tylko o jednej premce. Ale przyjrzymy się zaraz temu pojazdowi po kilku chwilach. Najpierw chciałbym Wam omówić kilka pojazdów, które wchodzą do sprzedaży, i może ktoś będzie po prostu zainteresowany. Tak więc tutaj tylko chciałem Wam powiedzieć. Druga sprawa jest taka, że jak widzicie, strona zupełnie się zmieniła. Szczerze powiem to. Tą starszą wersję bardziej wolałem niż teraz, z tego względu, że tutaj mamy poukrywanych dość sporo opcji, ale zaraz do tego przejdziemy. A mianowicie od jutra, od drugiego będziemy mieli nową operację z tego względu, że jak wiecie 4 lipca oczywiście jest Dzień Niepodległości w Stanach, tak więc tutaj będziemy mieli dość fajne operacje. Tutaj ta operacja będzie w trzech etapach, no i za każdy etap dostajemy po prostu nagrody. Kolejna rzecz, pojazdy amerykańskie będą miały zniżkę. I teraz tak, pojazdy od poziomu drugiego do 5 mają 50% zniżki. Jeżeli chodzi o pojazdy od 6 do 7 mają 30. No na te wyższe widzę tutaj nie podali zniżki. Szkoda. I jeszcze jedna rzecz. Od 4 właśnie lipca będziemy mieli razy 4 za pierwszą bitwę. Tak więc, jeżeli ktoś tam kolekcjonuje Expa. Myślę, że też dobry deal. Kolejna rzecz, od jutra wchodzi do sklepu pojazd Chryslerka. Bardzo fajny pojazd, zresztą jeden z moich ulubionych, jeżeli chodzi o czołgi premium i powiem wam, że za naprawdę fajną cenę, bo zobaczcie 8000 golda. To jest naprawdę dobra cena. Kolejna rzecz, tutaj mamy jeszcze jeden pojazd, czyli T28 Concept. Jest to oczywiście czołg niszczyciel czołgów. Bardzo dobrze opancerzony, jeżeli ktoś nie zna jego słabych miejsc, to tym pojazdem naprawdę można rozegrać fajną bitwę, aczkolwiek trzeba po prostu grać przy kimś, z kimś, z jakąś obstawą, z tego względu, że jest dość wolny, no i musimy mieć kogoś na plecach w razie czego? Aczkolwiek mówię, pojazd bardzo fajny, dość przyjemny. Ja, wbi ja chyba wbiłem na nim trzy odznaki biegłości i tutaj ten pojazd będzie za 4150 golda. Dodatkowo mam jeszcze 3 dni konta premium, plus jakaś tam flaga chyba amerykańska. Tak samo na Chryslerze też jest 3 dni konta premium, no i właśnie voucher na flagę. Tak, tak to mniej więcej się prezentuje, ale. To jeszcze nie koniec, czekajcie, lecimy dalej, tutaj o tym Panu zaraz powiemy od trzeciego mamy zniżki na emblemy na flagi, no i teraz tutaj od 3 do 31 praktycznie cały miesiąc mamy zniżki na sporo powiem wam pojazdów i nie są to tylko pojazdy amerykańskie i choćby nawet zobaczcie 34 tysiące golda no cena kosmiczna, ale jest tutaj sporo pojazdów, czyli tak FCM 50T Liberté, czyli normalny FCM, ten który jest losowany do 9, tylko że pomalowany, jest tutaj Cromwell Knight, jest tutaj T264 Freedom, czyli Super Pershing, mamy Vengeance T25 i mamy jeszcze Minutemana, czyli T29, o którym zaraz powiem. I dodatkowo do tego jeszcze jest kurcze, ale tyle czołgów za taką cenę, to powiem Wam, że naprawdę ta cena jest dobra. I tutaj jeszcze dodatkowo jest AMX M4 MLE49. Powiem Wam, że ta cena 34 tysiące no jest spora, ale za te pojazdy to jest, no tak, przeliczając je wszystkie, o to dużo, dużo więcej byśmy zapłacili. 30 dni konta premium i dodatkowo jeszcze mamy 3 razy EXPA, Boosty, 25 aż sztuk. Cena niby wysoka 34 tysiące za Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pojazdów. Co dalej? E, mamy tutaj za 18, i zobaczcie, tutaj za pół tysiąca mamy praktycznie tylko dwa pojazdy, czyli super Pershinga pomalowanego w amerykańską flagę, i dodatkowe jeszcze T25 Vengeance. 7 dni. Konta premium, jeszcze jakieś tam busty. Dalej, za 32 tysiące, zobaczcie, to tutaj mamy tylko 4 pojazdy, tak, a tutaj było 34 tysiące, i ich tych pojazdów jest zdecydowanie więcej. Oczywiście ja e, nie potrzebuję żadnego z nich. Patriot, proszę bardzo, nawet Patriota tutaj dali do tego zestawu. Kolejny zestaw e, jest tutaj właśnie ten T29 czołg premium, o którym zaraz właśnie sobie porozmawiamy i dodatkowo jeszcze jest T25 za 13 tysięcy. Co dalej? Jest tutaj Freedom Patriot i coś jeszcze, czekajcie. Oho. No i tutaj cała lista pojazdów ale cena, no, te, chyba raczej nie będziemy o tym w ogóle y, mówili: 87 tysięcy golda. Aczkolwiek, no mówię, jeżeli ktoś jest bogaty, no to tutaj ten zestaw jak najbardziej moim zdaniem się opłaca, bo 34 tysiące golda to jest bardzo dużo, ale y, mamy naprawdę bardzo fajne pojazdy, bo mamy właśnie tego, choćby ten Sam Francuz, on kosztuje 15 tysięcy, a tutaj reszta pojazdów też y, naprawdę mają ceny dość wysokie, i y, ten zestaw jak najbardziej, ja przynajmniej jakbym miał wydawać na, il, na dość sporą ilość premek, to ten zestaw myślę, że byłby jak najbardziej ok, ale najlepiej wcale nie wydawać takie jest moje zdanie, to by było e, na tyle, jeżeli chodzi o właśnie premeczki, teraz porozmawiamy sobie właśnie o nowej premeczce a mianowicie Minutemen T29 Ktoś kiedyś myślał o T29 jako czołu premium? No to teraz już nie musi, nie musi o tym marzyć. Ten pojazd będzie jako czołg premium. Aczkolwiek no trochę z wieśniackim kamuflażem. Jeżeli chodzi o sam wygląd, no fajnie to wygląda. Te płyty dość fajnie to wyglądają, ale no słuchajcie, jeżeli chodzi o kamo, no to jest jedna wielka tragedia. Zresztą sami zobaczcie na to. Czekajcie, przybliżę. Złote działo. Tutaj te płyty dość fajnie to wyglądają po boku, no tak w sumie średnio ale jeżeli ktoś lubuje się grać T29 no to ma okazję nabyć ten pojazd będzie miał okazję nabyć ten pojazd właśnie jako pojazd premium, nie mam, nie mam jeszcze żadnych tutaj informacji jeżeli chodzi o jego statystyki, jakie ma tutaj parametry i tak dalej tak więc trudno mi jest powiedzieć i teraz pytanie powstaje czy to jest jakiś składak, nie to jest chyba normalne będzie jako T29 jako czołg premium tylko po prostu z tymi płytami, z tym Wieśniackim, złotym działem, no bo inaczej tego nie można nazwać. I tutaj, tak patrzę na tą wieżę, tak jakby to była wieża stokowa od T29, tylko dodatkowo są te takie blachy, nie blachy, jakieś płyty, nie płyty podokładane. Trudno mi powiedzieć, jakie tutaj ten pojazd posiada parametry, a to z tyłu, co nim tutaj dali? Jakieś kije na. Aha, kije to są jest... so, kije do grilla na szaszłyki. Kurde, hey, powiem Wam tak, nie wiem co oni jeszcze nam tutaj wymyślą. Problem w tym jest, że cały czas twierdzą po prostu. Że nie mogą dodać pojazdów dziesiątego Tieru jako te czołgi premium. Ja to rozumiem. Nie chciałbym, żeby te pojazdy były jako na przykład czołgi do zarabiania, te dziesiątki, tylko po prostu chociażby nawet miały jakiś tam lepszy bonus do szkolenia załogi czy coś takiego, czy na przykład jakiś do zbierania EXPA, aczkolwiek na dychach szczerze powiem Wam, tych tego EXPA wszyscy tyle mają, że no po prostu jedynie chcecie zdjąć, no to tylko można przetapiać i nic więcej, czyli wymieniać za złoto, za kasiurę. Ale no nie wiem. Moim zdaniem, jakby wprowadzili choćby nawet właśnie takiego Patona M60, ja bym bardzo chciał. Już na ten pojazd czekam dość długo, a oni twierdzą, że nie mogą. A tutaj zobaczcie, z T29 zrobić premkę, żaden problem. Można. Co dalej będzie? Trudno powiedzieć: już tych czołgów premium jest tyle. Jest tyle po prostu klonów. Ich rozumowanie czy ich pomysły są nieobliczalne. No i to jeszcze dodali tutaj totalnie wieśniackie, złote działo, ale. Ja bym się nie dziwił, bo patrząc na, na tego T29 Minutemana, porównując coś takiego, no to sami widzicie, nie? <grytanie> tak, to jest japońska Pantera. No a teraz będziemy mieli amerykańskiego T29 ze złotym działem. Pewnie też strzela z złotymi pociskami. Pojazd też oczywiście będziecie mogli nabyć, właśnie w zestawie. Nic straconego. Chcecie T29 jako czołg premium? Proszę bardzo. Pojazd będzie dostępny, poczekajcie, zaraz zobaczymy. Od trzeciego, tak jest. I tutaj on będzie akurat w zestawie, właśnie z tym francuskim M4. Tak więc cena 18 tysięcy, ta M4 francuska, ten pojazd, on jest dobry, on jest naprawdę dobry, aczkolwiek mówię, ja chyba zagrałem nim trzy bitwy, ale jeżeli chodzi o zarabiaczkę, to naprawdę jest dobrym pojazdem. Może nie jest jakimś bardzo mobilnym pojazdem, ale dobrze zarabia i bardzo fajna penetracja. Teraz tutaj mamy właśnie jeszcze pokazane zestawy. Tak, tutaj dwa, te dwa pojazdy, czyli T29 czołg premium i właśnie ten ósmego poziomu czołg ciężki, czyli M4 francuska za 18 tysięcy golda. Tutaj sam T29 za 10 tysięcy golda, czyli Mamy dodatkowe jeszcze 30 dni konta premium, plus jakieś tam boosty dla załogi i do EXPA Czyli za siódemeczkę płacimy 10 tysięcy golda za czołg premium. Dodatkowo będzie jeszcze przeceniony bez właśnie 30 dni konta premium, aczkolwiek mamy 3 dni konta premium i jeszcze jakieś busty za 8 tysięcy. No i sam goły za 7200. Wszystko przed wami. T29 jako czołg premium za 7200 golda. Taka nowa premka nam się już pojawi od 3 lipca tak więc to już niedługo dzisiaj mamy pierwszy za dwa dni, czyli we wtorek. Tak to wygląda. Dodatkowo, właśnie tutaj jeszcze chciałbym pokazać, właśnie tego Francuza. On też wchodzi. On już był, właśnie jako, z kamuflażem, jako krowia, kupa. Później był sprzedawany jako, właśnie bez kamu. No i teraz wchodzi, tak jak jest na PC w pomalowanym we francuską flagę. No u nich to jest Liberté, tak? Tutaj nie wiem, jak oni go nazwą. Jakiś, nie wiem po francusku jakaś nazwa jest, ale nie wiem, jak, jak to się nawet czyta. Nie chcę tutaj strugać Francuza. Ten pojazd też nam się pojawi. I on będzie również w zestawach. Zobaczcie, tutaj mamy zdjęcia tego pojazdu. On będzie również w zestawach. Kilka zdjęć tego pojazdu. To jest ten sam pojazd, który właśnie już mamy w, jako kamuflaż, właśnie krowia, kupa, jak ja to nazywam. Chodzi o barwę tego pojazdu, o, o kamuflaż. No i bez kamo, teraz wchodzi właśnie jeszcze trzecia wersja pomalowany we francuską flagę. Sam pojazd 16. 750, a jest 30 dni. Konta premium, tak jest tutaj z trzema dniami. A sam goły pojazd 15250. jednak jest sporo. Ostatnio wam przedstawiałem Bizona, gdzie on chyba kosztuje 14 z groszem. No to tutaj czołg ciężki, akurat ten 15 000 golda. No, ceny, ceny są kosmiczne, szczerze Wam powiem. mu nie zaglądam w portfel, to jest tylko i wyłącznie Wasza wola. Czy chcecie nabyć taki pojazd, czy nie. Tyle jeżeli chodzi o takie wiadomości. Jeżeli chodzi o właśnie pojazdy premium, to od, można powiedzieć, już w torku zaczyna się zatrzęsienie tych pojazdów Chrysler. T28, później T29 jako czołg premium wchodzi ze złotym działem, no i właśnie jeszcze M4 francuska. Żyć, nie umierać, szczerze powiem. Zastanawiam się, jaki pojazd będzie kolejny jako czołg premium. Jeżeli macie jakieś pomysły, piszcie w komentarzach, a jeżeli chodzi o mojego newsa, to by było chyba na tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!